Cześć, moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl. W kolejnym poradniku dzisiaj pokażę Wam, jak skonfigurować te trzy zgoła różne monitory po to, aby można było sobie pograć na trzech monitorach jednocześnie, ale tym razem to nie będzie Nvidia, tylko właśnie obiecane karty AMD, czyli technologia Infinity z trzema monitorami, czyli powiedzmy taki standardzik. Wszystkie te monitory posiadają rozdzielczość Full HD 1920x1080, czyli bez problemu je możemy w jedną rozdzielczość, dużą rozdzielczość, jaką pokażę Wam później, połączyć z wykorzystaniem karty Radeona. W naszym tutaj poradniku wykorzystamy kartę Gigabyte, będzie to R9 270X. Zapraszam. Teraz jeden z najważniejszych etapów, czyli po instalacji karty graficznej, oczywiście podłączenie wszystkich trzech monitorów. Co do konfiguracji, jakie wtyczki tutaj potrzebujemy, ja tylko jeszcze jedną muszę sobie z dołu wyciągnąć. Przede wszystkim tak, jedna i najważniejsza rzecz, która jest niezbędna do prawidłowego działania. Potrzebujemy wykorzystać DisplayPort, więc albo monitor podłączamy przewodem DisplayPort, tak jak ja, bezpośrednio, albo mamy tutaj możliwość skorzystania z przejściówki, na przykład z DisplayPort. Na DVI DisplayPort musi być wykorzystany. Pozostałe dwa monitory, nieważne jak podłączymy, to może być konfiguracja HDMI, DVI, 2 DVI, jak po prostu byśmy chcieli, czy z przejściówkami, na przykład z DVI, nie, DisApp, nie ma znaczenia. Ja mam akurat dwa monitory, które tutaj są podłączane pod DVI, dlatego podłączam sobie obydwa monitory pod DVI. I teraz pokażę Wam, w jakiej konfiguracji one będą odczytane w naszym później systemie. Mam nadzieję, że te kable zbytnio tam nie pomieszam, w sensie, że mi się nie poplączą. I teraz tak, moi drodzy, ten podłączony na DisplayPort będzie wykrywany jako pierwszy, zaraz obok DVI jako drugi, a ten na dole jako trzeci. To w zasadzie nam bardzo sprawę ułatwi, bo w takiej kolejności monitory będą stały od komputera, czyli jedynka będzie najbardziej po mojej prawej, dwójka będzie na środku, czyli na wprost mnie, a trójka będzie po mojej lewej, najdalej od komputera akurat w moim przypadku. Ok, słuchajcie, i teraz przechodzimy sobie, jak już włączymy komputer, prawym i AMD Catalyst Control Center wyświetla nam się okno, gdzie tutaj mamy po prostu listę funkcji do wybrania. My wybieramy AMD Infinity, tych opcji początkowo tyle nie będziecie mieli, więc robimy sobie coś takiego jak utwórz grupę ekranów. Następnie mamy pokazane wszystkie trzy ekrany. Początkowo one mogą się Wam wyświetlić właśnie w takiej pozycji, czyli jeden pod drugim. My wybieramy sobie inne ustawienie, nie 1 razy 3, ale 3 razy 1. W ten sposób ekrany będą ułożone wzdłuż, tak jak my tego chcemy. Klikamy na kontynuuj. W momencie, kiedy mamy już widoczne takie ustawienia, jakie byśmy chcieli, możemy kliknąć na zastosuj. Ewentualnie, jeżeli nam się nie zgadzają któreś monitory, czyli one nie są ustawione w takiej kolejności, jak byśmy chcieli, wybieramy opcję rozmieść. W tym momencie wyświetla nam się taki panel konfiguracyjny. Ja Wam odsunę tutaj statyw, żebyście widzieli, jak to działa. Teraz tak, jeden z trzech monitorów jest podświetlony na niebiesko. W tym momencie jest to ten najbardziej lewy. I my musimy kliknąć na tej miniaturce tutaj właśnie w centrum zarządzania AMD na ten, który jest aktualnie podświetlony. Następnie klikamy drugi. W tym momencie zapalił mi się środkowy na niebiesko, czyli ten klikam. I w zasadzie to jest na tyle, mogę sobie kliknąć w tym momencie na gotowe i mam skonfigurowane ekrany. Ta opcja rozmieszczenia ekranów również jest dostępna później w menu kontekstowym i działa dokładnie tak samo. Czyli wybieramy sobie poszczególne dwa monitory, trzeci oczywiście włącza nam się automatycznie i w tym momencie mamy przygotowane wszystkie ekrany w zasadzie do pracy. Klikamy na gotowe, AMD Catalyst możemy zamknąć i możecie sobie teraz wejść do standardowego menu Windows i zobaczcie, w jakiej rozdzielczości sobie będziemy grali. 5760 na 1080, czyli wysokość zostaje dokładnie ta z Full HD, natomiast
ekrany nam się powieliły wzdłuż, stąd tak duża rozdzielczość. To jeszcze nie koniec, bo teraz podobnie jak miało to wcześniej miejsce w przypadku NVIDII, pozostaje nam skonfigurowanie gry. Mimo naszej wcześniejszej konfiguracji sterowników z panelu AMD, tak będzie wyglądał nasz obraz zaraz po włączeniu gry, jeżeli wcześniej nie będzie skonfigurowana do pracy z trzema monitorami. Co należy zrobić? Weź oczywiście ustawienia grafiki, dostosujmy sobie jakość, tu od razu widzicie, że ta będzie średnia, a następnie z rozdzielczości wybieramy najwyższą możliwą rozdzielczość, czyli 5760x1080. Monitor pełnoekranowy, zostawiacie jeden. Teraz zastosuj ustawienia obrazu. Trzeba oczywiście chwilkę poczekać. I wybieramy tak. Obraz na dwóch bocznych nam zgaśnie. Natomiast jak będziecie chcieli sobie przejechać kursorem, to widzicie, że zarówno na jednym, jak i na drugim monitorze jak najbardziej ten obraz jest wyświetlany. Więc teraz nie pozostaje nic innego, jak wybrać sobie punkt odrodzenia i wkraczamy do akcji. Tu przy okazji możecie widzieć, ile klatek jest generowanych. W tym momencie jesteśmy w czołgu, zaraz z niego wyjdę, bo widzę, że tylko są miniaturki z map. Natomiast mamy w tej chwili 60 kilka klatek. Dojedziemy tylko gdzieś dalej do jakiegoś posterunku. Tutaj mamy jakieś ostrzały. Teraz sobie wyjdę i zobaczcie, jak wygląda gra w całej okazałości, jak nie siedzimy w czołgu. I możecie przy okazji zobaczyć, ile klatek na sekundę jest w tym momencie generowanych. Jak widzicie, to jest ponad 50 klatek przy takich ustawieniach średnich. Teraz zrobimy sobie hardcora, będziemy hardcorami. W tym momencie zrobimy sobie ultra. Słuchajcie, Battlefield 4 Ultra, rozdzielczość 5760x1080 pikseli. I wznawiamy rozgrywkę. I zobaczcie, jak nam pięknie gra klatkuje. 20 kilka klatek. O dziwo, da się grać, słuchajcie. Natomiast no, jest pokaz slajdów, tak? Te 20 parę klatek nie jest tutaj wystarczającą ilością do komfortowej rozgrywki. To teraz spróbujemy jeszcze ustawienia niskie w ramach gratisu i zobaczymy, jaka gra będzie płynna na trzech monitorach, ale przy niskiej szczegółowości grafiki. No, jak widzicie, to jest 70 parę klatek, czyli jest tylko trochę w zasadzie wydajniej, no teraz 60 kilka, jak w przypadku ustawień średnich. No natomiast jakość grafiki, zwróćcie uwagę tutaj na to pole, na którym jesteśmy, jak najbardziej się zmienia. Zrobimy sobie wysokie jeszcze. I znów zobaczcie, ile mamy więcej roślinek, ale w tym momencie gra jeszcze nie jest w pełni płynna. Da się grać, to jest 30 kilka FPS-ów, pewnie jak tam byśmy doszli zaraz do centrum rozgrywki, to jest duża mapa, żebym mógł spokojnie wam to pokazać, to tych FPS-ów by było zdecydowanie mniej, dlatego zostawimy sobie te ustawienia średnie. To jest moim zdaniem i tak jakoś wystarczająca tutaj na tą kartę graficzną i na procesor, bo mamy takie różne czasami dziwne lagi, ale to w większości będzie to prawdopodobnie przyczyna. Dostanie? Nie dostał. O, nie ma opcji, żebym go trafił. Tutaj sobie możemy więc w takim razie gdzieś tam dalej iść. Jeszcze włączyłem rozmowę. Zaraz dojdziemy do centrum. I zobaczycie, czy karta Gigabyte'a R9 270X daje radę, niż to jest jakaś wyrwa w płocie. Nie inaczej. Ok. Tutaj mamy partnera z drużyny. Idziemy. Na razie jest bezpiecznie. Na mapce też nikogo nie widzę. Ok. Jesteśmy przy magazynie. Tam chyba jakiś czołg niedaleko będzie naszego nieprzyjaciela. No, powinien dostać. Łamatko, gdzie to poleciało? A, dostał. Jest. Szkoda, że już nie ma więcej. Dobra, kończymy, panowie.